W tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować samodzielnie urządzenie do badania chrapania i bezdechu sennego, poligrafię. Z centrum medycznego bądź od kuriera odbierasz taką oto czarną skrzynkę. Gdy ją otworzysz, znajdziesz w niej następujące rzeczy. Przede wszystkim kopertę, w której znajduje się umowa o RODO oraz kwestionariusz medyczny, który prosiłbym Cię, żebyś wypełniła. Ponieważ znajdują się tam bardzo ważne informacje niezbędne do procesu diagnostycznego i leczniczego. Tą informację należy wypełnić i odesłać z powrotem razem z urządzeniem. Korpus urządzenia, do którego będziemy podłączać pozostałe elementy. Czujnik do pulsoksymetrii, czyli do mierzenia poziomu tlenu we krwi. Pasek do mocowania urządzenia na klatce piersiowej oraz czujnik ruchów klatki piersiowej. Plaster, który przyda się do dodatkowego umocowania wszystkich elementów. Jednorazowa rurka zakładana do nosa, która mierzy przepływ powietrza przez nos w czasie snu. Oraz skrócona instrukcja na pokrywce pudełka, której krok po kroku widzisz wszystkie elementy, przez które musisz przejść, za chwilę będziemy o nich jeszcze mówić. Zaczynamy od dopasowania paska. Zakładamy urządzenie na wysokości pach. Przekładamy pasek. Przytrzyma Pan tutaj, proszę. Po dopasowaniu paska na klatce piersiowej ważne jest, byś włożył do urządzenia baterię. Otwieramy pokrywkę, wkładamy baterię. W momencie, gdy zaczepimy urządzenie w tym miejscu, u góry, gdy spojrzycie tutaj, zacznie się świecić pomarańczowa dioda przypominająca głowę człowieka. Ta dioda będzie migać na pomarańczowo do czasu, gdy urządzenie uzna, że jest dobrze zapięty pasek. Wtedy zmienia się na kolor. W momencie, gdy klikniemy urządzenie, podłączymy ten pasek, na górnym panelu urządzenia pojawia się pomarańczowa dioda w kształcie głowy człowieka. Miga ona do pewien czas, po którym zmienia się na zielono. W tym momencie urządzenie uznaje, że jest w porządku. Gdy dioda zmieni się na zieloną, możemy przejść do następnego kroku. Jeżeli dioda cały czas, mimo upływu 3-4 minut, miga na pomarańczowo, w takiej sytuacji musimy ponownie wyregulować zaczep i zacieśnić trochę bardziej pasek. Może to jest kwestia nieodpowiedniego dopasowania paska. W drugim kroku musimy założyć specjalną rurkę do nosa, która będzie rejestrowała, jak oddychamy w czasie snu. Jest to zapakowane w takim foliowym woreczku, ponieważ jest to... Dobra, to dobra. Jak to się zacina? Dobra. Komputer się zaczął. Otóż to. Dobra. W drugim kroku musimy założyć specjalną rurkę do nosa, która dzięki której zarejestruje się... Dobra, no. Okay. W drugim kroku zakładamy specjalną rurkę do nosa, dzięki której urządzenie zarejestruje, w jaki sposób oddychamy w czasie snu. Rurka znajduje się w specjalnym woreczku, ponieważ jest to element jednorazowy, który po badaniu należy wyrzucić. Otwieramy rurkę. O, łatwe, bez nożyczek. Hop, hopla. Skoczyło. Dobra, wyrzucę śmieci. Dobra. Jak widać, jest tu taki specjalny gwint, który wkręcamy w to miejsce. Jest to jak nakrętka i śruba. Robimy to prostym ruchem, przekręcając jeden raz tak, żeby stabilnie było zamontowane do urządzenia. Następnie musimy założyć rurki do nosa. Jak widzicie, są tu takie dwie wypustki. Jedna wypustka trafia do jednej dziurki nosa, druga do drugiej. Robimy to w ten sposób. Założę. Następnie jeden wężyk prowadzimy za jedno ucho, drugi wężyk za drugie ucho. Żeby było to stabilne, mamy tutaj taki suwak pod brodą, który musimy zsunąć.
tak żeby było nam wygodnie. Zawsze podkreślam, że dla bezpieczeństwa warto wykorzystać kawałek plastra, by tą rurkę delikatnie przymocować na policzku. Bierzemy plasterek, przyklejamy. Można to zrobić troszkę krótszym plastrem. Znowuż patrzymy na górny panel urządzenia, w którym miga się kolejna dioda na pomarańczowo, która jak będziemy oddychać przez nos, zacznie migać na zielono. I to widać w tym miejscu, obok pierwszej diody. Kolejnym krokiem, trzecim, jest podłączenie pulsoksymetru, czyli czujnika sprawdzającego poziom tlenu we krwi. Podłączamy go w tym miejscu. Jak Państwo otrzymają ten zestaw, to ten czujnik będzie już podłączony najczęściej. Dzisiaj na potrzeby filmu po prostu było to rozłączone, żeby było łatwiej to pokazać. Tutaj mamy taką specjalny zaczep, dzięki któremu możemy ustabilizować ten kabel na pasku. Można zrobić w ten sposób. Następnie czujnik montujemy na palec lewej ręki na jednym z trzech palców. Tutaj również, by ustabilizować pasek i kabel, żeby się nam nie plątał w czasie snu, warto go zabezpieczyć sobie taśmą. Na palcu i ewentualnie w okolicy łokcia, żeby ten kabel nie zawinął się nam wokół ręki, nie sprawiał dyskomfortu. W taki sposób urządzenie jest całkowicie założone. Znowu patrzymy na górny panel, na którym widzimy trzy diody. Tutaj też dioda na początku świeci się na pomarańczowo, miga. Po paru sekundach, minutach zmienia się na kolor zielony. Gdy wszystkie diody palą się na zielono, po prawej stronie urządzenia pojawia się podzielone na cztery kółko, które świeci się na zielono. Świadczy to o tym, że urządzenie jest dobrze założone. W tym momencie można się położyć spać. Warto pamiętać o tym, że wszystkie te diody zgasną. I jest to po to, żeby nie przeszkadzać nam w czasie snu. Rano po obudzeniu się rozmontowujemy urządzenie. W pierwszej kolejności odklejamy plastry, które można wyrzucić. Trochę tutaj może zabolać te plastry, nie? Dobra. Zdejmujemy plasterki. Wyrzucamy je. I tak. Odłączamy sobie czujnik z palca. Zdejmujemy czujnik stąd. Można przytrzymać sobie w tej ręce. Drugą ręką odkręcamy rurkę z urządzenia, rozsuwamy suwak, zdejmujemy z jednego ucha, z drugiego wyjmujemy z nosa. Tą rurkę możemy wrzucić do śmieci. Następnie uciskamy w tym miejscu, może z tej strony pokażę, by rozłączyć urządzenie. I tyle. Tak przygotowane urządzenie pakujemy z powrotem do czarnej skrzynki i oddajemy do centrum medycznego lub kurierowi.